Na 30 sierpnia was w kolejnym odcinku komandowego pojedynku razem z Szymkiem. Hej! Jesteś za mocno wyleciałeś, dobra. Witamy was, słuchajcie, tutaj, z Szymkiem, tak, ogólnie. Cześć. No i co, słuchajcie, to jest kolejny odcinek, kolejna wspaniała rzecz i kolejna fajna, wspaniała informacja, mianowicie wygrałem. Tak, kolejna przegrana Szymka, o tak. Słuchajcie, dokładnie. 7708 głosów versus 4129 głosów. Udało mi się jakimś cudem, nie mam pojęcia jakim cudem, wydawało mi się, że to co zrobił Szymek było lepsze, ale jednak woleliście mechanizm, który ja stworzyłem. Słuchajcie, jeśli będziecie chcieli zagłosować, możecie to zrobić w karcie w prawym górnym rogu. Ale na końcu, teraz nie na końcu. Nie teraz jeszcze, słuchajcie, nie róbcie tego teraz. Nie znaczy, że na niego musicie głosować. Jasne, głosujcie na mechanizm, który wam się bardziej podoba, zdecydowanie. Karą będzie śpiewanie. Szymek musi śpiewać. Przez cały odcinek mówić śpiewająco, to znaczy nie śpiewać na przykład jakąś piosenkę, tylko mówić w sposób taki, jakby śpiewał. No, zaprezentuj na przykład. Tak. No może na być coś takiego. Tu. O, ale dobra, coś... a co będziemy robić, słuchajcie, będziemy robić X-ray, musimy zrobić coś, co będzie nam znikało stone'a i pokazywało minerały, czy coś w ten sposób, żebyśmy widzieli, w którym miejscu znajdują się rudy, które będą znajdowały się w bryle stone'a. O tak, i jeszcze tak, jedna właśnie, najważniejsza tak. Rzecz, słuchajcie, że jeśli wam się spodoba ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę pod spodem, możecie subskrybować kanał, zadzwonić dzwoneczkiem i zaznaczyć, że chcecie otrzymać wszystkie powiadomienia z tego kanału, wbić do Szymka i powtórzyć wszystkie te czynności. Właśnie, tak. Właśnie. Dobra, chodź, stawamy, nastajemy na te i zaczynamy, słuchajcie, odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Zaczynamy, start, lecimy. Powodzenia, zaczynamy. No musimy teraz obrać jakąś taką podstawową rzecz, słuchajcie. Pierwszą rzeczą, jaką będzie, na pewno przyda nam się stone, zrobienie bryły stone'a razem z rudami. Myślę, że ty też możesz sobie zbudować od razu. Właśnie to robię, ziomeczku. Dobra, i staraj się to zrobić właśnie, słuchajcie, jako że mamy tutaj trochę stone'a w naszej arence na zewnątrz, też wypadałoby, żebyśmy nie ingerowali w niego za bardzo. Postaraj się mniej więcej na środku to postawić, taką bryłę z tego, nie? To tak będzie, myślę, że w miarę bezpiecznie. Okej, okay, dobra. On zaczął już śpiewać, słuchajcie. To jest bardzo ważne. On nie może tutaj popełnić błędu i przestać śpiewać. to jest straszne, mam takie wrażenie, ale dobra. Damy sobie radę. Słuchajcie, jaki ja mam pomysł? Mam pomysł mianowicie taki, że zrobimy sobie mechanizm, który będzie nam zamieniał stone'a, uwaga, na barierę. Powiedz, tak, na barierę. Powiedz mi. Już powiedziałem, stary. Coś innego. Mówię właśnie ci. Yo. Słuchajcie, dobra, wypełnimy sobie najpierw tutaj stone'em całą tą bryłę, którą sobie przygotowaliśmy. To jest bardzo trudne, stary, nie wiem, czy poradzę sobie z śpiewaniem na tym odcinku. Raczej sobie to poradzisz. Głupie jest. Dobrze ci idzie. Słuchajcie, to jest moja bryła. Ona tutaj w środku, jak widzicie, ma... Jak widzicie, gdzie to jest? O, tutaj, o, widzicie, tutaj jest właśnie dla przykładu iron ore, czyli one będą widoczne w momencie, kiedy będziemy zamieniać to sobie na jakąś inną bryłę. No i mój pomysł jest taki, słuchajcie, weźmiemy sobie do łapki przedmiot, jakiś przedmiot, który mało jest używany, myślę, że to będzie iron nugget dla przykładu. Proszę bardzo, to jest świetny przedmiot. Najpierw musimy sprawdzić, czy mamy go w łapce. Jeśli będziemy mieli go w łapce, to wtedy najpierw zrobimy tak, test twórczy, sprawdzamy, czy ja, konkretnie tylko dla mnie zrobię ten mechanizm, słuchajcie, Szymek nie może mieć X-raya, taki o, nie! I teraz tak, słuchajcie, selected item. Co to znaczy? To znaczy, że to jest przedmiot, który trzymamy i musimy tutaj wpisać sobie ID tego przedmiotu i będzie to iron podłoga nugget. I teraz tak, dajemy always active, sprawdzimy sobie za pomocą komparatora, czy ten system działa. Proszę bardzo. Nie działa. Jak jest cegła po angielsku, bo szukam ja tu. Jak jest cegła po angielsku? Brick. Dzięki, ziomeczku. Nie ma za co, ziomeczku. Wiecie, będę podśpiewać, żebym pomóc trochę, to też na pewno nam pomoże. Widzicie, iron nugget działa, wyświetla mi, kiedy go trzymam w łapce. I teraz tak, pierwszą rzeczą, jaką chcę zamurować się w miejscu. Co to znaczy? Chcę, żeby moja postać się nie przesuwała, żebym nie miał później problemów z orientacją bloków, które zmieniam dookoła siebie. Wiecie, zaraz wam wytłumaczę dokładnie, o co chodzi. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką damy sobie, będzie slowness. Slowness, potężna slowness, która wbije nas w podłogę. I zrobimy sobie oczywiście, słuchajcie, bramkę logiczną if else, która będzie nas informowała o tym, czy prawdą jest, że mamy nugget. Bo jeśli jest prawdą, to ten zadziała, a jeśli nie będzie prawdą, musimy wpisać tutaj coś takiego. Test for block. O, test for block. Słuchajcie, blok, który jest dwa bloki niżej, czyli minus 2 w osi y-kowej. I damy tutaj Minecraft i to był repeating command block w nieważnej jakiej orientacji i jego success count, czyli prawda, musi wynosić 0? Chyba tak, jeśli on nie jest prawdą, tak? Słuchajcie, mamy tak, spróbuję coś wysypać sobie na czacie, słuchajcie, to będzie 1, jeśli mamy tutaj... Aha, czekaj. O nie, czemu tak spamujesz tu? Przepraszam, już nie spamuję ci więcej. Dobra, okay. Mamy tutaj tak, mamy say 1 i say 2 i słuchajcie, teraz tak, wysypuje mi 2, wysypuje mi 1.
Wysypuje mi 2, wysypuje mi 1. Czyli zrobiłem bramkę logiczną if else. Jeśli mam to, to się dzieje to, a jeśli mam to, to się dzieje to. I teraz musimy zrobić tak, słuchajcie. Najpierw, jeśli będziemy trzymać nugeta, da nam efekt. Czyli zrobimy efekt ziomalus Minecraft slowness. I ten slowness, słuchajcie, dawamy taki potężny. Dajmy sobie 1000. Myślę, że to będzie wystarczająco mocne. Jak wezmę go sobie, tak, że nie będę mógł się ruszać. A nie, to jest czas. Okej. Coś ci tam zaczyna iść. Czy chcesz zaśpiewać mi, co będziesz tworzyć, czy nie? Mam zamiar wybudować takie coś, że jak wyrzucę sobie cegłę, to jak ją wyrzucę, to w takim razie wszystko dookoła z niej zmieni się. Oczywiście sam kamień zmieni się na powietrze. Co się zmieni? Na powietrze. Okej, okay, też całkiem ciekawe. Wtedy fajne efekty będą dookoła. Fajerwerki wybuchać będą i w ogóle wszystko. Co tak tylko zdoła. Do rymu możesz też od razu próbować, to nie? Wszystko zdoła, okej. Dobra, słuchaj, mi się udało już zamurować mnie. Słuchajcie, wspaniale, skoro już mnie zamurowało, to musimy zrobić sobie bardzo podobny system. Myślę, że zrobimy sobie dokładnie taki sam system jak tutaj. Mamy ten sam command block, on ma dokładnie tą samą komendę. Jeśli trzymam iron nugget, to się dzieje to. I teraz zrobimy sobie jeszcze jedną, jakby taką fajną rzecz. Mianowicie, słuchajcie, w tym systemie będzie mi robiło slowness, a drugi system obok będzie nam zamieniał bloki, które będą dookoła nas, na właśnie na te bariery. To zobaczymy, czy to się uda zrobić w miarę jakoś szybko, w miarę jakoś sprawnie. Powiedz, teraz, co tak budujesz tam. A to akurat ja tak mówię, wciąż nie przestaję. Okej. I teraz, ale tak, słuchajcie, to teraz jest całkiem głupie. To, że śpiewać musisz wciąż. Tak. Jest. Spoko, ale spoko. Głupie to. Fajnie, że ten, że ci w miarę jakoś idzie. Dobra, ja muszę obrać jakąś ilość bloków, które będę zamieniać na to. Słuchajcie, zrobimy to od minus 3, minus 3, minus 3 do 3, 3, 3. Myślę, że to będzie w miarę dużo. Będziemy mieli wtedy obszar 7 na 7 na 7, tak? Czy 6 na 6 na 6? Nie jestem pewien, ale 7 na 7 na 7 dokładnie. Słuchajcie, zamienimy sobie na powietrze. Na powietrze zamienimy sobie coś, co będzie stone'em i będzie miało 0. Okej, okay. Weźmy sobie dokładnie tą samą komendę i tą samą komendę wkleimy sobie tutaj, z tym, że musimy zamienić teraz w drugą stronę. Oj, i to nie na powietrze, słuchajcie, tylko na barierę. No właśnie, ja zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Czyli tutaj musimy na barierę zamienić to, co jest stone'em w okolicy. I teraz w drugą stronę, tutaj wklejamy dokładnie to samo i teraz zmieniamy na stone'a to, co będzie w okolicy nas barierą. Ale jestem głupi. Dłonie! Nie działa. Nie działa. Dlaczego to nie działa? Słuchajcie, tu zaczyna się problem robić jakiś. No blocks field. A, już rozumiem dlaczego. No bo tutaj filuje mi bloki, które są w okolicy command bloka. Zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy. Execute. Dobra, słuchajcie, w takim razie wpisujemy sobie execute ziomalus i w miejscu, gdzie znajduję się ja, wykonamy sobie tą samą komendę. Skopiujmy sobie to. Oj, czekajcie, chyba nie skopiowałem. Jeszcze raz. Ctrl C i tutaj o Ctrl V, czyli wklejone. Uwaga, uwaga, bierzemy nugget. Nic się nie stało, znowu. Nic się nie stało. Dlaczego nic się nie stało? Coś tutaj jest znowu problemem. No blocks field. A, dlaczego, co? Nie zapisałem tego. Dlaczego tego nie zapisałem? Gdzieś jakimś cudem, słuchajcie, nie zapisałem mi się ten execute. Ctrl C, chyba u mnie już wszystko pisać działa i jest super i cool. No to już wspaniale, powiem ci, teraz mój ziomku. Teraz robię tylko efekty i będzie yo, super ziom. Wiesz co, powiem ci, że mi też już działa. Słuchajcie, bardzo fajne jest przybliżenie, ono będzie trochę utrudniaczem. Mamy niby X-Raya, działa, patrz stary, ale zarąbiście to działa. Ja nie mogę, bardzo ej, nie spodziewałem się. Jaka szkoda, że lepszy pomysł masz. Ale to może nie jest wcale lepszy pomysł, bo jeszcze nie widziałem twojego, zaraz zobaczę. Zaraz dobra, to jest całkiem, całkiem coś spoko. Coś tam, ha. Coś tam, coś tam, to... Okej. Okay. Dobra, wiesz co, chciałbym jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Pamiętasz, jak się sprawdzało poziom na przykład? Żeby zrobić tak, że jedno użycie będzie zabierało mi na przykład jeden level. To jest też chyba całkiem fajne. O, to fajny pomysł jest, ale nie pamiętam jak. Ja pamiętam całkiem jak. I myślę, że to zrobimy tak, że będzie tylko wtedy, kiedy będę miał poziom. Czyli słuchajcie, będziemy test for i tutaj musimy zrobić tak, małpa A, name ziomalus, czyli dla mnie tylko będziemy to i tak wykonywali. Czyli dla mnie, jeśli, i to było chyba LM, jeśli się nie mylę, level minimum. I jak będę miał level minimum 1, to wtedy będzie mogło się to wykonać i będziemy mogli, słuchajcie, będziemy mogli sobie to, znaczy nie wiem, jak to zrobić. To C, okej. Okay.
i będziemy mogli... Czekaj, co będziemy mogli? Bo zapomniałem, już co mówiłem. A, będziemy mogli wykonać dopiero, jak będziemy mieli poziom pierwszy. Słuchajcie, wklejamy dokładnie to samo tutaj. Sobie wklejmy. Test for małpa A name Jamalus. Level minimum równa się 1. I weźmy sobie jeszcze jeden taki bloczek zróbmy, w którym będzie dokładnie to samo. Mianowicie tutaj wkleimy sobie ten level minimum. Słuchajcie, i mamy tak, level minimum, który będzie tylko wtedy wykonywany, jeśli będę trzymać Minecraft Nugget. I jeśli będę trzymać ten Minecraft Nugget, to wtedy mi ten level powinno zabrać. I zobaczmy, czy to się rzeczywiście uda zrobić. Tylko nie wiem, czy z tego z jakąś negacją bym nie zrobił. Dlatego zrobię to sobie za pomocą komparatora. Negacją. Negacją. Może tutaj jakąś. I w tym momencie, słuchajcie, zabieramy sobie ten poziom. I teraz, jak to było? Level min exp, to było exp, tak, xp chyba się pisało, i to był minus 1l. Dobra, sprawdźmy, czy to zadziała rzeczywiście. I teraz tak, w ten sposób, okej, okay. Z tym, że musiałbym sprawdzić sobie to na game od 0, dać sobie expa. O, mam 7 level, słuchajcie, nawet doskonale się składa, ale nie zabiera mi... Nie zabiera mi poziomu. Dlaczego? Żebym podejrzewać, że nie zabiera mi poziomu, dlatego że nie dałem tutaj always, a jest always active. Nie wiem, co tutaj takiego się dzieje. To się świeci. I w momencie, kiedy puścimy sobie, powinno mi zabrać jeden poziom. Nie napisałem, jakiemu graczowi będę zabierać ten jeden poziom. Co to znaczy, słuchajcie? To musimy wpisać sobie tutaj nick, czyli mój nick piszemy. I teraz przy game od 0, jeśli wpiszę sobie, uwaga, uwaga. Mogę sobie obejrzeć, puszczam i zabrało mi jeden poziom. Jeśli dotrę do poziomu, słuchajcie, jak to zrobię tak, jeszcze raz, o i już mój nie działa mój X-Ray. Czyli mój X-Ray będzie działać tylko wtedy, kiedy będziemy mieli expa. Kurde, ej, stary, zrobiłem naprawdę niezły mechanizm, nie spodziewałem się, że to aż tak fajnie wyjdzie. Co się dzieje, weź mi opowiedz, co ci, stary, nie działa? Co nie działa? Masz jeszcze 5 minut, także spokojnie, mógłbyś bez problemu sobie zdążyć. O to, że nie działa. Ale co, stary, nie działa? Co? No, co nie działa? Command block. Jak wpisuję komendę, normalnie to działa. A jeśli wpisujesz nienormalnie, to nie działa. Aha. Włacha, Jezu, to słowo, Boże, tak się, to w ogóle ktoś jeszcze używa to słowo, Włacha, no Włacha. Czemu to, stary, serio nie działa? Ja nie mam pojęcia. Wpisuję. Nie mam pojęcia, muszę ci powiedzieć, ziomeczku. Dobra, słuchajcie, ostatnią rzecz, jaką chciałbym zrobić, jeszcze będzie cząsteczka. Zrobimy sobie Particle Icon Crack. I to będzie Icon Crack, który będzie wykonywany w miejscu, gdzie jest gracz. Na te 3 kratki w każdą stronę. To jest... już działa. To wspaniale, że działa. To teraz... Błaha. Błaha. Nie mogę. Boże, przepraszam, no nie mogę po prostu. Czekaj, no nie mogę się skupić teraz, dobra. O nie. Już działa. Dobra, czekaj. Execute. Słuchajcie, mamy cząsteczki dla mnie. Będę wykonywać dla siebie cząsteczki. Icon crack, czyli pękanie kamienia, bo nie... O Jesus, ale mnie zasypało. O stary, podejdź do tego, widzisz, patrz co się wysypuje ze ściany. To ty robisz. Jezus, za mało FPS-ów mam teraz, zaczekaj. Coś źle zrobiłem. A, zapomniałem dać conditional. To ty robisz, ziomek, przecież widzisz, że psuje się coś tu. Widzę, że psuje się coś tu, zepsuło dlaczego się. Dlaczego tak się dzieje? Lol, już. Już nie rób tak tu. Nie wiem, stary, nie jestem w stanie powiedzieć. Co się dzieje. Dobra, okej, to działa, tylko że to musimy zrobić, słuchajcie, nie za pomocą conditionala, a za pomocą impulsa. To chyba tak. Dobra, i no to powiem ci, stary, że ja już skończyłem mój wspaniały, cudowny mechanizm i nawet jeszcze działa. Jeszcze 3 minuty zostały, więc... Więc a mi działa block też note bus, widzę, coś tam gra. Powiedz mi, co to jest? Nie wiem, jak, nie mam rymu. Jak się nazywa harpa, bo nie pamiętam już. Harfa? O, już chyba zrobię zaraz. O, już mam, już. Masz? Już. Na pewno? Bo tak, nie wiem, tak. Nigdy nie ten. Harp? Bez tychy. Tak, wiem. Samo wiem. Harp, dobra. Dobra, słuchajcie, miałbyś tutaj impuls i nic redstone. Czyli teraz, jeśli podejdziemy tutaj, plum. Okej, plum. I stone zamienia się, słuchajcie, na cząsteczki, tak szybciutko. Jakby.
Super, dzięki stary, że nic nie widzę na czacie. Spoko, nie, ja to mogę, robię już tu. Mogę F3D zrobić i sobie usuwam wszystko z czatu, także spoko. Dziwne, dobra, mam i wrażenie, świetnie. Że nie śpiewałem kiedyś już. Ja mam wrażenie, że śpiewałeś jednak znów. Cały czas śpiewałeś. Co się dzieje chyba już. Dobra, tak. To ostatnią rzecz, zrobię sobie jeszcze guzik, który będzie dawać mi tego. Dawać mi oczywiście expa, bo to też się przyda do tego systemu. I to jest, słuchajcie, ostateczna rzecz, już nic więcej nie będę potrzebować do tego, żeby to zrobić. Uwaga! Exp i tutaj będzie 100 leveli sobie dam, na przykład. Albo nie, dam sobie 10, żebyś widział, że to nie działa w momencie, kiedy już mi się skończy. Wspaniale. Dobra, wszystko skończone. Jak ci idzie? Zostało ci 2 minuty jeszcze. Spoko, chyba zdążę ja tu. Widzę Szymka przez ścianę znów. O nie, chyba masz X-Raya i co? No nie mam X-Raya, tak nie ukrywam tego. Nie rób tak więcej, bo... Bo tak. Nie wiem, co mógłbym powiedzieć ci, ziom. Nie wiem jak to będzie, ziom. Ja to też nie wiem, jak nie to będzie zio. Do końca, ale to piosenka w sumie jest... Raperska. Właśnie tak, nie obrażaj tutaj raperów. Okej, nie będę. O, to jest super. Dobra. Stare 30 sekund, jak ci idzie, powiedz mi? Mam prawie wszystko skończone już. To wspaniale, że mogę usłyszeć te wieści znów. Jak to i znów dawno nie było, tak bym skończył. No ale stary, kończ jakoś tak, żebym ukrymować do tego, no proszę cię. Dlatego zrobiłem na skończył. 8, 7, 6. Ja tylko tu naprawię, 5, żeby było. 4, tu. 3, 2, 1, koniec. Wspaniale. Okej, ale masz jak mało ci ten bloków. System. Właśnie strasznie mało command bloków mi wyszło dzisiaj, nie? Ja też. Dobra, ty też, to wspaniale. Mogę przestać już, bo ja tu... Tak, już się musisz, spoko. Okej, nareszcie. Dobra, chodź tutaj, najpierw pokażę ci mój system. Dobra, to jest system, który... do twojego ziomeczku. No to chodź tutaj, wspaniale. I teraz patrz, słuchaj, mam Iron Nugget. Na ciebie to nie będzie działać, jakby co, nie? Jak mam ten Iron Nugget, to patrz, co się dzieje. Dobra, tak? Dobra, to idziemy do twojego... Słuchajcie, oczywiście teraz, słuchajcie, następuje etap, na którym głosujecie. No tak, no patrz. O nie, stary, wybuchło. Nie, no nie wybuchło, to są tylko cząsteczki, ale patrz. W momencie, kiedy stanę tutaj, wezmę sobie Iron Nugget i mam przynajmniej jeden poziom, na Game of Zero to pokażę, bo to będzie najpierw widać. Zabiera mi jeden poziom przy użyciu tego, widzisz? Widzisz, gdzie to jest, no. Tak. I teraz zabrało mi jeden poziom. Widzisz, mogę użyć jeszcze 2 razy. Jeszcze 1 raz mogę użyć. I teraz, jak już wezmę, to nic się nie dzieje, widzisz? Czyli zrobię po prostu system, który działa na poziom i musisz mieć trochę expa, żeby użyć sobie X-Raya. Myślę, że całkiem fair enough, co? No spoko, dobra, to teraz może moje, słuchaj. Dobra. Do mojego potrzebujesz cegłę, bo cegła to fajna rzecz. Słuchaj. Jezu! No dobra. I słuchaj, masz cegłę. Powiedzmy, i zróbmy no sobie mam. Może tak szybko tutaj wejść na górę. No, okej. Bo w sumie, albo może nam się uda wrzucić tam. I patrz, mamy cegłę w ekwipunku, no, rzucam ją. Do przodu. I teraz patrz. Cześć! Wow! Patrz, jakie efekty. I teraz i ty tylko stona znika, to tak? Rozumiem? Kopię od razu, stary. Ty też chcesz sprawdzić, tak, jak rzucę sobie tutaj na przykład. To co się stanie? O stary, jakie to jest zarąbiste. Ej, to jest nawet lepsze niż tam, to co ja zrobiłem, powiem szczerze. No to ludzie muszą zadecydować. Ale patrz, teraz kopię. Słuchajcie, ja nie mogę. Ej, ale to jest ekstra. Ty, to jest naprawdę taki fajne. Jak dałem, żeby to działało prawie jak TNT, tylko że to jest takie... Trochę jak X-Ray, trochę jak TNT, tylko że to jest TNT, który rozwala tylko i wyłącznie Stone'a. Spoko, to jest mega, mega spoko, bo ze zwykłym TNT, jak wiecie, no to wszystkie rudy nam też giną przy wybuchu. A tutaj mamy naprawdę fajny efekt, bo... cegła fajna rzecz i popatrzcie, jak fajna jeszcze. No właśnie, bardzo fajna. Także mówię, jeśli wam się podoba taki mechanizm, możecie zagłosować na Szymka, a jeśli wam się podoba mój mechanizm, możecie zagłosować na mnie. Sprawdzasz, co ty tu sprawdzasz? Chcę się zobaczyć, czy jest na ziemi, czy nie? Skorportuje set item dircior, to jest opóźnienie lekkie, żeby po prostu nie działało od razu, można było uciec i tak dalej, bo jest taki... U mnie jest taki problem, że po prostu jak to rzucisz, to musisz trochę odsunąć, bo inaczej może na przykład się okazać, że pod tym jest lawa. No spoko. To jest trochę niebezpieczne, nie? Czyli the floor is lava, tak? The floor is lava! Szybko! Okej, okay. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, wbić do Szymka za tydzień odcinek u niego. Właśnie niedzielę. Tak, pamiętajcie, tylko w niedzielę są odcinki na zmianę. U nas, u Zio, oraz u mnie, więc żebyście nie pytali. Dokładnie tak.
Dokładnie, no. Słuchajcie, także jeśli wam się podoba, zostawcie tą łapkę w górę pod spodem, my się będziemy z wami żegnać. Też jeszcze, jeśli dokładnie, macie. Także trzymajcie się, na razie, cześć!